Dziękuję, pani marszałek, pani minister, Wysoka Izbo. Seniorzy zasługują na to, aby godnie żyć, więc bardzo cieszę się, że ta ustawa dzisiaj jest procedowana, ale żeby można było zabezpieczyć środki w budżecie, bo skutki tej ustawy to około 13 miliardów, to potrzebne muszą te środki być w polskim budżecie. Pani minister w wywiadzie telewizyjnym powiedziała, że w tegorocznym budżecie te środki macie państwo zabezpieczone, więc ja też chciałabym znać źródła, z których środków będzie finansowane wejście w życie tej ustawy. Czy to nie będzie tak, jak tutaj wspominała przecież pani poseł, kiedy nie mieliście pieniędzy, jak rządziliście, to pieniądze były z OFE, to pieniądze były prawie 70 miliardów wysprzedaży prawie 1000 spółek Skarbu Państwa. Czy to będzie kosztem tego, że największa i najbardziej ważna inwestycja dla Polski, mianowicie CPK, nie będzie realizowane, bo państwo będziecie mieć inne priorytety. I ja mam jeszcze jedno pytanie do pani minister, bo wtedy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, państwo wychodziliście na tę mównicę i mówiliście o tak zwanych emeryturach groszowych. Emerytury groszowe pobiera około 400 tysięcy osób dzisiaj w Polsce. I to są emerytury nie te najniższe, jak myliliście i okłamywaliście społeczeństwo. To są emeryci ci, którzy nie wypracowali swojego stażu i dlatego znajdują się na tych groszowych. Czy coś w kierunku zmiany tego systemu, w którym te emerytury groszowe funkcjonują, państwo przygotowaliście, bo często krytykowani byliśmy właśnie za to, że w sprawie emerytów groszowych nic nie robimy. Dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam pana